Już w 1387 roku istniała na długich ogrodach przyszpitalna, może jeszcze drewniana, kaplica określana jako Barbara Capella. Około 1430 roku wzniesiono nową, znacznie większą budowlę, przy której w 1456 roku erygowana została samodzielna parafia. Pod koniec XV wieku kilkakrotne pożary niszczyły zarówno szpital, jak i świątynię, nadwątlając jej mury. Po kolejnym pożarze w 1545 roku wzniesiono przypory wzmacniające, a w końcu XVI wieku odbudowano wieżę, na której w 1619 roku zamontowano zegar. W tym samym roku wieżę zwieńczono hełmem. W latach 1726-1728 dokonano przebudowy, zasadniczo zmieniającej charakter kościoła. Do istniejącej budowli gotyckiej dodano węższą i niższą nawę południową, tworząc tym sposobem wnętrze dwunawowe, zamknięte barokowymi szczytami. Równocześnie podobną formę nadano wschodniemu szczytowi, przedtem ozdobionemu gotyckimi sterczynami. Bez dalszych istotnych zmian kościół przetrwał w XVIII-wiecznej formie do roku 1945, kiedy w trakcie działań wojennych zawaliły się ściany szczytowe, górna kondygnacja wieży oraz dachy, a wraz z nimi większość sklepień. W 1956 roku podjęto prace remontowe, a w 1959 roku przejął świątynię kościół katolicki. Przez 400 poprzednich lat zawiadywali nią protestanci. W 1966 roku, na polecenie urbanistycznych władz miejskich, bezmyślnie rozebrano nawę południową. W 1972 roku odbudowano wieżę i rozpoczęto montowanie współczesnych witraży według projektu Barbary Massalskiej z brył kolorowego szkła osadzonego w betonie. Obecnie kościół świętej Barbary przechodzi proces remontowy, obejmujący osuszanie i wzmacnianie jego murów. W ramach prac przygotowano również projekt rekonstrukcji zegara umieszczonego na wieży kościoła.